Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Assassin's Creed Unity. Standardowo już na początku odcinka przypominam o takich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. O, a też działa. Biegniemy do kolejnej misji. Gdzie chcę umieć, znaczy chcę się nauczyć więcej w tej grze, tylko czekajcie, bo tutaj mamy dostosowanie postaci, umiejętności. To nie mam teraz żadnych punktów, niestety, nie? To są jakieś doładowania. Walka wręcz doładowanie, kup. Aha, mamy 100 punktów jakichś helixowych. Znacząco zwiększa obrażenia, ale to jest na 3 minuty. Taki bajer. Wyposażenie właśnie. Chciałbym tutaj... Właśnie, czy jest tu coś takie z płaszczem? To mi trochę podnosi zdrowie, nie? Muszę taki właśnie z płaszczykiem coś mieć. O, to jest ładne, ale to tylko zwiększenie widzialne zamiast zdrowia. Tutaj tak patrzę, że jest zdrowie? Nie. Myślę, że to jest jakoś dziwnie zrównoważone. Bez tego płaszcza jakoś tak dziwnie. To mi dużo więcej zdrowia daje, ale nic do niewidzialności. Trochę szkoda. To daje ile niewidzialności? Patrzcie wy na to, to jest tyle rzeczów. Dobra, to jest takie troszeczkę zbalansowane i to, ale tutaj, nie, snów nie ma tego. Dobra, jolo, więcej zdrowia. Będzie ten płaszczyk, bo dziwnie strasznie wygląda asasyn bez tych zwisów takich, nie? Tych płaszczowatych. Fajnie, że ten nie muszę biegać do sklepu, żeby to kupować, tylko mogę sobie w jakimś menu. Jest piękne. Dobra, ale misja jest tutaj. Nauka. Graj. No, nie ma co zwlekać. Jeszcze wiecie, muszę się nauczyć kupować te do inwestycji i wtedy będziemy szaleć. Mission. Let's get your ass in position. Don't ask questions, piss pop. I live to serve. Poziom trudności misji określa liczba diamentów. Im jest ich więcej, tym trudniejsze zadanie, silniejszy przeciwnicy. Twój poziom gracza również jest przedstawiany w diamentach. Im więcej, tym jest on wyższy. Poziom gracza podnosisz, kupując nowe umiejętności oraz lepsze wyposażenie. No, domyślam się, gro. Zabij strażników i uszkodź dzwon. No spoko. W sumie to dobrze by było sobie do tego siana wskoczyć i tu zwabić kogoś, nie? Sądzę, że jak tak zeskoczę sobie na tego ziomka... Dobra, nie chciałem tego naprawdę. Zastanawiam się, czy da się, wiecie... Nie wiem, odwróciłem uwagę tamtych dwóch. Oni zaraz tutaj pewnie tak podejdą. Przez przypadek rzuciłem bombę dymną, czego naprawdę nie chciałem. Nie chciałem tego robić, uwierzcie mi. Kurwa, nie wiem jak ja do sobie mam podejść. Chciałbym kogoś zabić z góry. Ach, kurwa, te skoki, Arno. On tak daleko skacze, jebaka. Nie mam tutaj, kurwa, nie mogę skoczyć z góry, co jest dziwne.
bitwy, son. Samo. What? That's odd. Dobra, zapomnieli o mnie. Ale można bombę dymną zrzucić gdzieś na dół. To też jest fajny aspekt tego, nie? Czy on tu podejdzie? Nie idź, nie. Ja nie wiem, co zrobi tamten ziomek. On się tak dziwnie tutaj rozgląda. Poszedł tam. Ha. Seigneur, vous cherchez à voler quelqu'un? Dobra, poszło nieźle. Tam się ktoś drzeć zaczął. To, żem się ukrył. No się musiał akurat obrócić. Obróć się w drugą stronę. Nie patrz się tutaj. Dziękuję. Nie wiem, dlaczego nie mogłem zeskoczyć w ogóle na nich. Trochę mnie to zabolało, że się nie dało. Lord Guillaume de Roussel has generously agreed to our price of 40%. An act of desperation. What about the priest? You'll come around. Your confidence is infectious, Sivert. My boys will have the wagon ready. Here are the details. Make sure it goes smoothly. Of course. Make sure that it goes smoothly, cretin. Whenever I... Murder! Murder! These bastards Help! Always have bodyguards. Well... Next time okay. Do that before he starts screaming. Why do we hang about here when Sivert still lives? He killed Monsieur de la Serre. Patience. Sivert is not the target. Not today. Come on. Co ja mu ukradnę? Jakiś dowód. Okej. Okay. Aha. By wybrać bombę dymną, po wyposażeniu się w nią naciśnij prawy bumper, by rzucić. Dobra, mamy uciec z okolicy, oczywiście podążamy też za nim. Kurwa, nie tu Arno. Dobra, muszę trzymać tylko prawy trigger, bez A. Żeby wchodzić w okna, już ogarniam. Okej, nikt nic nie widział. Dobra, idzie nieźle, nie? Tylko dlaczego mam biegać za nim? Dobra, chyba mam się nauczyć wykorzystywać te bomby całe. Skończyły mi się bomby. Panie kolega. Dobra, a gdzie on znowu biegnie? Merde, Patriots. These imbeciles will pick a fight with anyone. Try not to draw their attention. Shouldn't we stop them? Stop them. Avoid them. Doesn't matter.
There's always more fanatics. Can't save everyone, Pisspop. Well, there's a cheery thought. Ekstremiści. Zaznaczenia czerwono nękają ludność, są oni opłacani przez templariuszy. Potrafią się rozpoznać i zaatakować w dowolnym punkcie miasta. To taka trochę chujnia, bym powiedział. A jednak wiecie, we wcześniejszych asasynach, jak nie byliśmy poszukiwani, no to mieli nas w dupie. No oprócz pierwszej części, nie? Tam byli wszędzie i wszędzie nas atakowali. Skurwybąki. Careful, Pispo. You'll hurt someone. Kaj, ty biegniesz. Need a break? A. Czego ja się zatrzymałem? Halo? O, jak fajnie w okno wskoczył. Jak ten, w 13 dzielnicy. God damn it. Dobra, no Arno jest zdecydowanie strasznie, jest najskoczniejszym asasynem, jaki chyba był. Gdzie my biegniemy, ziomek? Kurwa. Zawsze musi być taka bieganina za jakimś gościem, nie wiadomo po co i na co. Walka frakcji. Strażnicy zaznaczeni na niebiesko zawsze najpierw atakują ekstremistów zaznaczonych na czerwono. Staraj się ich nie atakować, by ograniczyć konflikty. Aha, dobra, no gra mnie jeszcze uczy, oczywiście, nie? Chociaż większość rzeczy i tak już człowiek wie, no to gra jeszcze uczy. Just trying not to strain your heart. I can't believe this. We've not seen Sivir for a year, and you're letting him walk. All because his name wasn't on a bloody piece of paper. Co teraz? Zanosimy dowody. O, sklep mam tu podręczny. Sklepy. Dobra, no rozumiem. Wiem, jak działają sklepy. Mogę coś kupić? Trujący gaz. Kupuj umiejętność bomby trujący gaz. Aha, dobra. Bomba dymna. Mogę to sobie uzupełnić. Czemu by nie? Przydadzą się. Nauczę się ich może w końcu używać. Lekarstwa też są dobrą rzeczą. Widmowe ostrze, ostrze bez lekera. No oczywiście tutaj trzeba jeszcze sobie jakieś umiejki powykupować, nie? Jest trochę zbudowane chyba na podstawie tego Al-Mualima. Co to jest za krzesło? Halo. O. It's a self-aggrandizing pipe dream. The Templars are at their weakest since Jacques de. Skończ mi pierdolić, ziom. France can rest easy. Arpinot's dead. Shaking down imprisoned nobles seems a bit out of his oeuvre. What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damned truce, we might know that. Here's a point, Honoré. The truce was with Grand Master de la Serre. The man's been dead for 2 years. Whoever's in charge now, you can be certain they aren't sitting idle. We might have learned more had we not allowed Sivir to escape. Sivir was there? I know your heart is set on keeping the peace, but bringing Monsieur de la Serre's killer to justice would count for something, wouldn't it? Yes, it would.
But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. I've done him all I can. Boy's ready. Very well. Assassin. I charge you to go to Notre Dame de Paris and to find there the Templar agent, Charles Gabriel Sivert. You will learn his secrets, and when you have done so, you will bring him peace in accordance with our tenets. Nie wystawiłem oceny. Fuck. Dobra, nieważne. Ale tu mam jakieś rankingi. O co tu chodzi? Nie chciałem tego włączać, bo była misja w sumie, nie? Mam elitarny rekrut. I tu jest weteran, a tutaj jest asasyn. Patrzcie, dopiero przy 25 levelu. Ile tutaj expa trzeba wbić, żeby być asasynem? Legenda. 600 tysięcy. A to pewnie za wszelakie kurwa aktywności się dostaje. Zabójstwa z powietrza, używanie bomb dymnych, zabicie w tym, bla bla bla. Było coś podobnego u Ezia i w ogóle chyba w większości asasynów. Którędy tu się wychodzi? Aha, okej. Okay. A gdzie jest moja misja? Gdzieś tam. Czy ja mogę używać szybkiej podróży będąc... będąc w budynku? Mogę! Kurwa, w przeciwieństwie do Black Flaga i kurwa Rogue'a, tam jak byłem w kajucie, to nie mogłem się teleportować. Tu można, na całe szczęście. No okej, okay. Szybkie podróże są takie piękne. Dobra, Elo w dół. Zróbmy sobie kolejne zadanie, oczywiście. Teraz muszę wbiec na górę. A nie, w sumie mogę się wciągnąć. Zapraszam! Nice. Nagrody. Jakiś strój, kostium, pancerzyk, nie wiem o co chodzi. What's our plan? Our plan. You're not an apprentice anymore, boy. So study your surroundings. Devise your own plan. I'm not here to hold your hand. No targets unreachable. Out of the way. Move. Where the hell is Duchesneau? Oh. If you can't find a weakness to exploit, make one. You've secured the cathedral? Oui, monsieur. Good. Tell Sivert, I'll meet him inside. Opportunities everywhere. It's on you to take it. You! Get back here with my keys! And if all other plans fail, why not sacrifice yourself for the cause, your life for his, before Altair? That was the Levantine approach. You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Sends a powerful message. I'll do it my way. Whatever you think best, assassin. Zbadaj obszar, stwórz sobie okazję, zlikwiduj Siverta, okej. Okay. Wyjątkowe zabójstwa, wejścia, dzwony alarmowe. Kurwa, to jest 10 wejść? Dobra, mam wejść do środka, tak? Tak to sobie...
Nie wiem, co ja właśnie kradnę. Jakieś klucze chyba. Pytanie, gdzie tu są te wszystkie wejścia, nie? Na razie tu nikogo nie ma. Arno, nie widzę cię. Chcę wejść wyżej. Zobaczyć, czy wiecie, czy tu z góry się nie da przez jakieś, nie wiem, okienko na górze albo coś. Mam klucz do Notre Dame. Nie wiem tylko, jaką mi to daje opcję. Wejście głównymi drzwiami? Trochę bez sensu, nie? Wolałbym wejść jakoś górą. Tylko, że oczywiście... Jak już zdobyłem te klucze, to gra mi daje tylko tą opcję tutaj, ale to jest chyba jakieś i tak wejście właśnie. Jakieś wejście tutaj bardziej od góry niż od dołu. No siema. Tośmy se pogadali. Okej, dobra, widzę, że tutaj gra daje taką większą trochę chyba otwartość na różne rozwiązania. Jeżeli chodzi właśnie o wejścia, czy o takie inne rzeczy. Ja sobie... Znaczy, tu mi na razie chyba gra narzuciła takie wejścia, a nie inne. Jeszcze tak muszę strasznie nisko tutaj zejść, żeby się... czymkolwiek zająć, nie? Okej, Sievert jest tam trochę dalekawo. A przeszukam go sobie. Nie wzbudzaj żadnego alarmu. Ja nie wiem, czy po tych bocznych... O właśnie, tam łażą jakieś goście. Czy oni mnie zauważą, jak to będę popierdalał sobie środkiem? Pewności nie mam. Ale jolo. Dlatego sobie mogę wyeliminować. Mogę sobie przejść dalej, nie? No oczywiście, że jest tutaj jakiś kolejny strażnik, ale... Nie, to jakiś gap tylko taki, kurwa. On nic nie zrobi. Dobra, mam zlikwiduj. Wait here. See that we're not disturbed. See there. Monsieur Latouche, I'm here to see the King of Beggars. Come with me. The intrigues of rats! Pompous fool, if I could lay my hands on him. Well, what's so important you had to pull me away from my daughters? You're right, monsieur.
Too much of the king's champagne. Sivir, come away! Didn't dream that. Dobra, spadamy stąd. Aha, dobra, musiałbym się stać anonimowy. Okej. W sumie mnie nie widzą, ten poki. Może i widzą. Elo, dobra, spadamy stąd po prostu. Wybiegniemy. Damy radę. Ah. Okej. Okay. I w tłum. W tłumie mnie nie znajdą. Dziękuję. Dobra, poszło dosyć spoko. Było dość przyjemne, trochę trzeba było pomyśleć. Znaczy wiecie, pewnie były inne wejścia, ale gra tutaj narzuciła tak jakby, że jest pewnie więcej, znaczy jest więcej, ale... Damn it. Can you open a server bridge? Hey, come on, it's me. Already on it. Couple of seconds. Initiate. We're opening a server bridge. Find the portal and pass through before the sweep finds you. Got it. Go. Do you see it? They're hard to miss. Jumping from one Helix server to another. What? Buy you a few more hours. If it doesn't, we're screwed. Well, we're not screwed. Jednak wolałem być, wiecie, You're not helping. W Abstergo tak legalnie, a oni się tu włamują, asasyny jedne. There it is. Go. A chyba tu z góry muszę, nie? Elo. Wow! Osiągnięcie odblokowane. Pierwsza krew. Dobra, co tu się teraz jeszcze ja nie pali? Kurwa, pomimo, że ta gra jest na dysku SSD i tak się długo wczytuje. You're waiting outside the main simulation now. This will throw Abstergo off your trail for a while, but you'll also run into a lot of incomplete and corrupted code. Which probably explains why the people here aren't quite here. Looks like the late 1800s. Now this is a Paris I wouldn't mind visiting. Maybe another time. Right now, you need to get to the exit portal. I can't see a path through though. See if you can find a route underground. Znajdź podziemne przejście. Mogę odpalić mapę? Nie. The Belle Epoque looks a lot cleaner than revolutionary Paris, don't you think? Fewer beheadings too, I bet. No przynajmniej tutaj można sobie odpalić wzrok orła podczas biegu. Turn back. You need to get underground. Now. Hurry. Where? A tutaj, okej. Gdzie dalej? Tu na górę? Nie wiem, słońce tu świeci. Żarówka w sumie. God damn it, gdzie ja mam biec? Ja nie wiem. Biegnę przed siebie jak na razie. Mam nadzieję, że będzie dobrze i nic nie spierdolę. Wow! Dobra, on mnie przestraszył. Nie wiem, biegnę tam, gdzie jest światło. Mam nadzieję, że oznacza to, że biegnę dobrze, nie? Dobra, zdecydowanie w tą stronę. Ale nie na dół. Fuck. Teraz mnie to coś rozjedzie. No nie chwycisz się tu niczego. Arno. A. Dobra, jeszcze raz. Tutaj. Tu na górę. No tam trochę zjebałem, bo z tej liny zeskoczyłem. Nie chciałem, co prawda. Fuck.
Muszę tam dobiec. Dobra, tu jeszcze te jeżdżące pociągi. No, a nie, no były w tamtych czasach pociągi. Dobra, dobra. Jak ja daleko mam biec? Oho. Dobra, to nie będzie przyjemne chyba. No, przeskakuj. Okej. Czy ja właśnie ledwo zdążyłem? Nie wiem. Czy nieważne jak długo bym to robił, ten pociąg by jechał i jechał? There you are. And you found the exit. Good. It's an unstable vortex of energy, so there's no telling how it will disrupt the simulation. Czy oni budują statuę wolności? Ucieknij przez portal. No, gro. Ogarniam to, że muszę tam biec. Ej, ała, obrywam jakimiś, kurwa, fragmentami. Jak ja mam biegać, jak mnie biją deski? Kurwa. Ała, ała. Czemu to wszystko tak lata? It looks like you'll have to climb Lady Liberty. She must have bled through from another time period. The French should have shipped her off to the States by now. Dobra, tutaj tędy, tutaj tamtędy, tu chyba... Nie? Aha, okej. Okay. A tu mamy takie szponki do wspinania. God damn it. I'll do what I can to stop it from closing. See you on the other side. Wow, jak sprytnie żeśmy tu wskoczyli. Jest takie haksowanie Hanimusa. Dobra, było to ciekawe, interesujące, fascynujące, aczkolwiek na raz, może dwa. Ach, takich szczelin tu jest chyba więcej. Nie wiem jak dużo, ale chyba jest więcej. Slow-mo. Not everyone is so fortunate their first time through a bridge. Sometimes our initiates are trapped in the system and we have no choice but to send someone like you in to rescue them. In fact, one of our initiates is caught in a Bellapox server right now. If you're not too exhausted, you can re-enter the bridge and rescue him. All right, back to work, initiate. Aha. Kradzież oraz szczeliny, lepsze uzbrojenie oraz umiejętności kosztują odpowiednio drożej. No to wiem. Dobra, mapa. No gra dalej uczy. Oczywiście, dobra moi drodzy, zakończymy sobie chyba tutaj ten odcinek, także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, bajos.